Clean is good, sanitized is better. Filip, co czułeś po ostatnim meczu? Niesamowita duma, ogromne zadowolenie. Bardzo się cieszę, że udało nam się osiągnąć taki sukces, który naprawdę mam nadzieję, że będzie przełomowym momentem dla polskiego hokeja. Nie było nas w elicie tyle lat i mam nadzieję, że ten moment zostanie dobrze wykorzystany przez cały świat hokejowy w Polsce. Radość. Takie wzruszenie, że w końcu się udało po tylu latach Polsce wrócić do elity i gdzieś takie fajne uczucie, że zapisaliśmy się w tej historii. Na pewno wielką ulgę, radość, tak, emocje duże były przez ten cały turniej. Wiedzieliśmy, że ten ostatni mecz może spełnić nasze marzenia, zrobiliśmy to, więc no tak jak mówię, teraz nic, tylko się cieszyć. Ogromną, myślę, radość. Dumę myślę z każdego z nas, z zawodników, którzy występowali na mistrzostwach, że to zrobiliśmy. No każdy z nas gdzieś marzył od dziecka, żeby zagrać w elicie, to myślę każdego marzenie, a w końcu je teraz spełniliśmy. To jest twój największy sukces i jak oceniasz ogólnie turniej? Turniej bardzo dobrze ułożył się, dobrze weszliśmy w ten turniej. Były też trochę wolniejsze, gorsze momenty w tych meczach. Jednak bardzo się cieszymy, że wszystko potoczyło się tak, jak się potoczyło. Myślę, że to jest jeden z największych sukcesów, jakie osiągnąłem z reprezentacją. Ogromne zadowolenie i duma z tej drużyny. Na ten moment tak. Na pewno to jest duża rzecz dla Polski, dla polskiego hokeja. Teraz za tym sukcesem powinny iść kolejne sukcesy, gdzieś zachęcimy tą młodzież i mam nadzieję, że wszystko pójdzie do przodu. No tak, na pewno gdzieś grając w elicie z tymi najlepszymi na świecie, no to jest wielkie osiągnięcie i za rok zagrać z nimi to będzie no, wielka przyjemność. Co myślę o tym turnieju? No myślę, że od początku gdzieś tam ułożył się dla nas fajnie, tak? Zaczęliśmy dobrze z tą Litwą. Z Wielką Brytanią przegraliśmy, ale ten punkt był bardzo cenny. Później ograliśmy Włochów i tak naprawdę po trzech meczach to wszystko mieliśmy we własnych rękach, gdzie wcześniej to było na tych mistrzostwach takie, że nieraz po trzech meczach to były takie kalkulacje, czy jest jeszcze szansa, a teraz było to wszystko w naszych rękach, wzięliśmy to, podnieśliśmy to z lodu i jesteśmy w elicie. Turniej no, oceniam super, no, każdy z nas dał siebie, tak mówię, wszystko, a czy to jest mój największy, to tak, zdecydowanie największy, myślę, sukces i spełnienie marzeń. Dziękujemy, Robert! Dobra. Dziękuję.
powiedzieć jednym słowem. Tak. Na kogo chciałbyś trafić za rok w elicie? Oj, myślę, że gra na tym turnieju sama w sobie jest wielkim zaszczytem i nie ma to zbyt dużego znaczenia, czy to będzie reprezentacja Kanady, Finlandii, czy jakiegokolwiek innego państwa. Na pewno no, takim marzeniem to jest Kanada, żeby się sprawdzić z nimi, zobaczyć jak to jest. A tak, no tam jest dużo fajnych drużyn. Mamy nadzieję, że przyjadą zawodnicy z NHL i będzie wysoki poziom, chcemy się sprawdzić tam. Myślę, że tam nie ma też, właśnie tak jak wcześniej mówiłem, co kalkulować. No, myślę, że każdy rywal tam będzie na bardzo wysokim poziomie. Gdzieś tam zagrać z Kanadą czy z Ameryką, to na pewno jest to też takie spełnienie marzeń, więc fajnie by było mieć któregoś z nich w grupie. Rozmawialiśmy o tym i chyba każdy tutaj by chciał zagrać przeciwko Kanadzie.